Witajcie w kuchni Zwigera. Przepraszam, możemy powtórzyć? Możemy powtórzyć. Witajcie w kuchni Zwigera. Jeszcze raz, tak. Cześć, witajcie w kuchni Zwigera. Pieprz czarny, ziarnisty. Zdarza się mi bardzo często. Bałagan w kuchni. Dodatek masła sprawi, że nasz sos będzie bardzo, 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 zgubiłam słowo. Słowo związane z emulsją. Cześć, witajcie w kuchni Zwigera. Dziś przygotujemy danie pachnące lasem. Będzie to makaron z borowikami, boczkiem i aromatycznym rozmarynem. Zaczynamy. Musimy włączyć wodę do gotowania makaronu. Borowiki. Na jedną porcję potrzebujemy około 40 g borowików. Kroimy je w dość spore kawałki. Duża kosteczka. Przekładamy borowiki. Boczek. Boczek kroimy też w większą kosteczkę. Odkrajamy skórę. Nie musimy tego wyrzucać. Nie wiem, czy pamiętacie, jak było w czasach waszego dzieciństwa, ale u mnie wywiesza się to po prostu za okno dla ptaków. Wkładamy do miseczki. Kolejnym ważnym składnikiem będzie świeżo mielony pieprz. Możemy zacząć przygotowywać nasz sos. Oliwa z oliwek. Nie za dużo, ponieważ zaczynamy od smażenia boczku, a on jest tłusty. Masło doda nam więcej smaku. Gdy patelnia będzie już gorąca, wrzucamy nasz boczek. Gdy boczek jest do patelni, możemy poszatkować rozmaryn. To jest ten czas na dodanie naszych borowików. Pieprz. Nasza woda jest prawie gotowa. Ile dodać soli do wody? Odpowiedź jest prosta. 10 g soli na litr wody. Zapamiętajcie tę zasadę. Nasz makaron wrzucamy do osolonej wody. Kiedy borowiki i boczek mają już złoty kolor, białe wino. Na dużym ogniu odparowujemy alkohol. Dodatek masła sprawi, że nasz sos będzie kremowy i aksamitny. Jeszcze odrobinę pieprzu. Potrzebujemy około chochelki wody z gotowania makaronu. Zawiera ona skrobiak, która zagęści nasz sos. Teraz na średnim ogniu odparowujemy nadmiar wody. Dodajemy rozmaryn. Masła w kuchni nigdy za wiele. Rozmaryn możecie też zastąpić świeżą pietruszką, ale jak dla mnie rozmaryn i borowiki to połączenie idealne. Zobaczcie, konsystencja naszego sosu zmienia się. Wyłączamy gaz. Przecedzamy makaron. Pamiętajcie, makaronu nie przelewamy zimną wodą i nie dodajemy do niego oliwy. Dodajemy bezpośrednio i ponownie podsmażamy, mieszając z sosem. Dziś używamy makaronu Trophy, który ma takie małe świderki. Idealnie nadaje się do tego makaronu. W kuchni włoskiej ta czynność ma swoją nazwę. Mantecatura, czyli połączenie sosu razem z makaronem. Makaron, borowiki, boczek i pięknie pachnący rozmaryn. Na wierzch odrobina parmezanu, gałązka rozmarynu, odrobina oliwy z oliwek, świeżo młotkowany pieprz. Voilà! Makaron Trophy z borowikami, boczkiem w kremowym sosie parmezanowym jest gotowy. Wszystkie szczegóły i przepis znajdziecie na dole odcinka. I smacznego!